Ostatni dzień wlókł mi się jak żaden. Nie od tremy, nie bałem się, nie było czego. A ponieważ nie wierzyłem w klątwę, którą ściągam na siebie, śpiąc w piżamach Adamsa, goląc się jego maszynką i chodząc jego śladami, powinienem był czuć ulgę, że zrzucę nazajutrz fałszywą skórę. Także na drodze nie spodziewałem się żadnej zasadzki. Przecież jemu włos nie spadł z głowy na autostradzie. A jedyną noc w Rzymie miałem spędzić pod szczególną opieką. Mówiłem sobie, że to tylko chęć skończenia z akcją, bo okazała się niewypałem. Mówiłem sobie sporo rozsądnych rzeczy. Teatr Polskiego Radia. Stanisław Lem. Stanisław Lem. Katar. Katar. Adaptacja i reżyseria Jarosław Tumidański. Pamięci ojca. W kąpieli miałem wrócić do Wezuwia o 3:00, a już 2:40, jakby mnie tam coś gnało. W pokoju na pewno nic nie mogło się zdarzyć, chodziłem więc po ulicy. Otoczenie znałem na pamięć. Zakład fryzjerski, sklep tytoniowy, biuro podróży. Idąc za hotelem w górę, mijało się małe kino non-stop. Teraz w nieruchomym upale podszedłem do rogu i wróciłem, skręciwszy koło przekupnia, który sprzedawał palone migdały. Przez uliczny hałas dochodziły z głośników stękania i charkoty. Cały plan miałem w głowie. 3 kwadranse na obiad plus zapłacenie rachunku i odebranie kluczyków. 0,5 godziny do autostrady ze względu na szczyt. 10 minut rezerwy. W restauracji był tłok. Kończyłem już jeść. Iść czy nie iść? Od stolika pod oknem wstał grubas w pawiej koszuli. Jakiś Adams. O, mało to jest Adamsów. Wiedziałem już, że nic się nie zaczyna, ale byłem na siebie zły. Płytki był mój spokój. Zażyłem gorzką zieloną tabletkę. Popiłem ją resztką wina. Auta pchały się na siebie po włosku. Rozerwałem opakowanie Kleenexu, rozłożyłem chusteczki na konsolce biegów, bo kręciło mnie w nosie jak przed burzą. Klimasiny jakbym wcale nie zażył. Neapol został w tyle. Włączyłem radio. Wiadomości. Rozumiałem 5:50. Demonstranci podpalili. Il portavoce della polizia ha dichiarato. Rzecznik policji oświadczył. Il movimento delle femministe clandestine ha annunciato le nuove azioni. Podziemie feministyczne zapowiedziało nowe akcje. Critica di parte. Potępienie papieża. Nikt się niczemu nie dziwił. Odjęto nam zdolność dziwienia się. Wyłączyłem radio. Niedługo będę starcem, pomyślałem. I tak mnie to zaskoczyło, jakbym sobie powiedział, że niedługo będę krową. Zastanawiałem się, czy nie zażyć drugiej primasiny, bo wciąż ciekłem z nosem. Potem dostałem się w lukę za rodakiem z Arizony z nalepką Have a Nice Day na zderzaku. Za mną i przede mną piętrzyły się na przyczepach łodzie motorowe, wodne narty, deski do pływania. Europa wyciskała z siebie flagi, żeby mieć Nice Day. Sekunda minęła, nim pojąłem, że hamuję. Opony chrupały po rozsypanym ryżu. Grudki były coraz większe, jak grat. Nie, szkło. Na pole opuszczał się wolno żółty śmigłowiec. 2 wbite w siebie pudła z wyrwanymi maskami. Tak daleko od drogi? A ludzie? Jezdnią płynął dym. Prognoza przewidywała 40 trupów. Drgnąłem, czując czyjś wzrok w niemożliwy sposób idący z dołu, jakby ktoś leżał tam na wznak i obserwował mnie zimno spod fotela. To słońce rozjaśniło okładkę magazynu z blondynką wystawiającą język. Nie patrząc, pochyliłem się i odwróciłem śliski zeszyt pisma na drugą stronę. Pan ma za bogate życie wewnętrzne jak na astronautę. Pan ma za bogate życie wewnętrzne jak na astronautę, powiedziała mi pani psycholog po teście Rorschacha. Zbliżała się stacja benzynowa. Zwolniłem.
Gdy nalewano mi benzynę, wychyliłem całą zawartość termosu ze zbrązowiałym cukrem na dnie. Pojechałem dalej. Na następnej stacji poprosiłem o dętkę. Przystojny brunet przyjrzał się moim kołom. Pan ma bezdętkowe, ale potrzebuje dętki. 9 mil dalej zmieniłem dobre koło na rezerwę. Zmieniłem, bo Adams zmienił. Szyba była istnym pobojowiskiem. Nie puściłem więc od razu wycieraczek. Zjechałem na pobocze. Bitą godzinę miałem stać. Zapaliłem papierosa. Nie smakował. Ani śladu. Mentolowy. Miast, dróg, portów. Nic. Nie nadajemy się do kosmosu. Jarzeniówki jeły zwiastować bliskość Rzymu. Kieruj się na północ. Miałem jednak dalszą drogę, bo musiałem okrążyć miasto. Przez opuszczone szyby wiało powietrze, pełne woni kwinienia. Jesteś poza trasą. Dobrze, że trawy udały się już na nocny spoczynek. Za 500 metrów skręć w lewo. Psychologia psychologią, ale zadecydował katar. Tego byłem pewien, choć wmawiano mi, że nic podobnego. Dalej. Racjonalnie rzecz biorąc, niby prawda. Alboż na Marsie rośnie trawa, więc uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych, w uwagach musiało być napisane alergik, a więc niepełnowartościowy. Jeśli taki, to rezerwowy. Rezerwowy Krzysztof Kolumb. Jak to brzmi? Zbliżałem się do centrum. Dobrze, że hotele, które miałem kolejno odwiedzić, były blisko siebie. W każdym tylko ręce rozkładano. Sezon komplet, więc gramoliłem się z powrotem za kierownicę. Jeśli to jeszcze możliwe. Zawróć. Pusty chodnik przed Hiltonem zalewało rzęsiste światło. Wszedłem do holu. W apartamentach za $200 szanuję tylko ich łazienki. Człowiek czuje się tak, jak jego skóra. Trzeba zamknąć drzwi. Klucz ma zostać w zamku. 303. Ten sam numer. Szukałem w sobie strachu. Wszyscy są przesądni, choć nie wszyscy o tym wiedzą. Zasnąłem. Rzeźnia na schodach. Prasa powitała otwarcie nowego rzymskiego lotniska hasłem przyszedł kres wszelkim zamachom. Gmach podobny do bębna wypełnia sieć eskalatorów i chodników filtrujących dyskretnie ludzi. Ostatnio zaczęto przemycać broń i ładunki wybuchowe w częściach do złożenia w toalecie samolotu. Dlatego Włosi pierwsi zrezygnowali z magnetometrów. Sondażu ubrań i ciał dokonują drgania ultradźwiękowe podczas jazdy eskalatorami. Nie ujdzie im nawet ładunek bezmetaliczny, pakowaną bronią pchali się na ruchome schody i ani jednemu jakoby nie udał się przemyt. Labirynt pracował już normalnie od kwietnia, bez poważniejszych incydentów. Wciąż tylko wyłapywano ludzi z obiektami tyleż dziwnymi, co niewinnymi, jak rewolwer dziecinny albo jego sylwetka wycięta z cynofora. Jedni eksperci utrzymywali, że to psychologiczna dywersja zawiezionych terrorystów, inni, że starania mające ustalić rzeczywistą sprawność filtrów. Dotąd wydobyto ze szczątków 9 trupów i 22 osoby ranne, w tym 7 ciężko. Porucznik Canetti. Co może pan powiedzieć o użytym ładunku? Kamera miała fałszywe denko. Kiedy ją otworzył, tylna ścianka wyskoczyła z filmem jak diabeł z pudełka. Wtedy wyjął granat. Czy panu jest znany ten typ granatu? Tak, podobne widziałem w Stanach. Jest to obronny granat rozpryskowy o wielkiej sile rażenia. Metalów w nim tyle co nic. A kiedy zaczął pan podejrzewać Japończyka? W ogóle go nie podejrzewałem. Gdy kucnął, błysnęło mi, że zwariował. A gdy odbezpieczył granat, zrozumiałem, że nie mam nawet 3 sekund. A ile? No, granat nie wybuchł, gdy wyrwał zawleczkę, więc miał opóźnienie. No, myślę, że jakieś 2 sekundy, może 2,5. Pan ma, zdaje się, trudności z chodzeniem. Czy został pan kontuzjowany? Tak. Nie, znaczy wybuchem nie. Usłyszałem go wpadając do wody. Ile jest w dół? 5 metrów? 4,5. No,
No, a więc jedna sekunda. Moje sięgnięcie po granat i przerzut przez poręcz to też sekunda. Uderzyłem o coś krzyżem, spadając. Czy ten człowiek, ten Japończyk, rzucił granat? Nie. Trzymał go do końca. Nie usiłował uciec? Nie. Poltrinelli, szef ochrony lotniska. Dzień dobry. Czy pan jest zupełnie pewny tego, że ten człowiek chciał zginąć? No, tak. To jest dla nas bardzo ważne. A czy nie mogło być tak? Chciał rzucić granat między pasażerów i zeskoczyć, ale pan przeszkodził mu atakiem. Wtedy upadł, a granat wybuchł. Ale nie zaatakowałem go. Chciałem mu tylko wyrwać granat, gdy oderwał go od twarzy. Zobaczyłem w jego zębach zawleczkę. Była z nylonowej pętelki, nie z drutu. Trzymał granat oburącz. Tak się nie rzuca. Pan sięgnął z góry? Nie. Uderzyłbym tak, gdyby nikogo nie było na schodach. Sięgnąłem z lewej i to go zaskoczyło. Pan jest mańkutem. Tak. I co było dalej? Kopnął mnie i rzucił się w tył, na plecy. On musiał mieć świetny trening, bo nawet jak człowiek decyduje się zginąć, jest niesłychanie trudno rzucić się ze schodów głową w tył. Wolimy umierać przodem. Pragnę podkreślić, że pana zachowanie jest powyżej wszelkiej krytyki. Ale ustalenie stanu rzeczowego jest dla nas niesłychanie ważne. Rozumie pan dlaczego? Chodzi o to, czy mają ludzi gotowych na pewną śmierć. Nie mam więcej pytań. A ja jeszcze jedno. Tak. Czy może pan powiedzieć, jak uratował pan tę dziewczynkę, Anabelę? No, szczęśliwy traf. Stała między nami. Odepchnąłem ją, żeby do niego dojść, a kiedy upadł, rozmach rzucił ją na mnie. Poręcz jest niska. Gdyby tam stał ktoś dorosły, ciężki, to nie zdążyłbym go przerzucić. Może nawet bym nie próbował. A gdyby tam stała kobieta? No, tam stała kobieta przede mną. Blondynka w perłowych spodniach z wypchanym pieskiem. Co się z nią stało? Wykrwawiła się. Wybuch oderwał jej obie nogi. Przenocowałem w Orly, w hotelu Air France, gdyż mojego człowieka nie było już w Centre National de la Recherche Scientifique. A nachodzić go w domu nie chciałem. Przed zaśnięciem uświadomiłem sobie, że przez cały dzień ani raz nie kichnąłem. Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, zatelefonowałem do CNRS i usłyszałem, że mój doktor przebywa na urlopie, lecz nie wyjechał, bo wykańcza sobie dom. Pojechałem bez zapowiedzi. Doktor Philippe Bart, którego nazwałem moim człowiekiem, to znany francuski cyfronik, a zarazem naukowy konsultant Sirte. Kierował zespołem układającym program dla komputera śledczego. Chodziło o automatyczne rozwiązywanie spraw wieloczynnikowych, w których ilość doniosłych dla śledztwa faktów przekracza pojemność ludzkiej pamięci. Proszę, witam. Dzień dobry. Czy mogę panu pomóc? No, doktorze Bart, jest pan moją ostatnią nadzieją. To łamigłówka złożona z kawałków, z których... Dziękuję. Z których każdy z osobna jest przejrzysty, a zarazem łączą się w nieprzejrzystą całość. Ostatnio przeprowadziliśmy akcję symulacyjną, ale nie dała rezultatu. Słucham, więc... 27 czerwca zeszłego roku dyrekcja neapolitańskiego hotelu Savoy powiadomiła policję, że Roger T. Coburn, 50-letni Amerykanin, udawszy się rankiem poprzedniego dnia na plażę, już z niej nie wrócił. Coburn znany był jako doskonały pływak. Jako starszy pan zachował niezłą formę, choć miał skłonności do tycia. Nikt nie zauważył jego zniknięcia na zatłoczonej plaży. Gdy po 5 dniach przyszedł mały sztorm, fale wyrzuciły jego ciało na brzeg. Uznano by tę śmierć za nieszczęśliwy wypadek, gdyby nie parę drobiazgów, które sprowokowały śledztwo. Prefektura zainteresowała się hotelem, którego gościom przytrafiają się nieszczęścia. Dyskretne śledztwo polecono przeprowadzić młodemu aspirantowi. Jako świeżo upieczony detektyw bardzo chciał zabłysnąć przed swoim szefem. Dzięki takiej gorliwości wyszły na jaw dziwne rzeczy. Tak. Rankiem bywał Coburn na plaży, a po obiedzie odpoczywał, a pod wieczór chodził do zakładu balneologicznego braci Vittorinich na kąpiele siarczane. Okazało się, że wracając z zakładu, Coburn miał w ciągu ostatniego tygodnia przed śmiercią 3 wypadki samochodowe. Zawsze w podobnych okolicznościach. Usiłował przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Nadto zaczął w tym czasie jadać kolację w pokoju, a nie jak dotąd we wspólnej sali. Przestał też chodzić po zachodzie słońca na spacery wokół zatoki, co w pierwszych dniach pobytu stało się jego zwyczajem. Wszystko wskazywało na poczucie prześladowania czy zagrożenia. No, tak to wygląda. Tak. Niczego więcej jednak śledztwo nie wykryło. Ponieważ wypadki zdarzały się Coburnowi zawsze w powrotnej drodze z zakładu, aspirant zwrócił kroki do Vittorinich. Pamiętano tam Amerykanina, bo był dość szczodry wobec obsługi. Tak wątłe wyniki śledztwa nie zadowoliły aspiranta, który w przystępie gorliwości i natchnienia począł przeglądać księgi zakładu. Od połowy maja bywało u Vittorinich 10 innych obywateli amerykańskich, a 4 spośród nich, opłaciwszy podobnie jak Coburn abonament na całą serię kąpieli, przestało pojawiać się po 8 czy 9 dniach. Pierwszy, Arthur J. Holler, prawnik z Nowego Jorku, wyjechał nagle, otrzymawszy wiadomość o śmierci brata, żonaty, 36-letni. Pozostali 3 odznaczali się niejakim podobieństwem do Coburna. Tak, w każdym przypadku szło o mężczyznę między 40 a 50 rokiem życia, dosyć zamożnego, samotnego. Zdjęcia ukazały fizyczne podobieństwo zaginionych. Zbudowani raczej atletycznie, odznaczali się pewną otyłością, początkami łysiny i widocznym staraniem jej ukrycia. Ross Brunner Jr., Nelson C. Emmings i Adam Osborne. Stwierdzono, że Osborne nieoczekiwanie wyjechał do Rzymu, Emmings odleciał z Neapolu do Paryża, a Brunner oszalał. Los Brunera był zresztą znany policji. Był to projektant samochodów zatrudniony w Detroit. Przez pierwszy tydzień pobytu zachowywał się najprzykładniej w świecie. Rano bywał w solarium, wieczorami u braci Vittorinich. W morzu się nie kąpał, gdyż lekarz zabronił mu tego jako cierpiącemu na kamicę nerkową. Opłaconą już wycieczkę do Anzio odwołał. Przestał chodzić pieszo i nawet gdy miał się udać na 3 ulicę, żądał swojego samochodu. Któregoś dnia nie zszedł na obiad. Zamówił go do pokoju i rzuciwszy się na kelnera, zaczął go dusić. W trakcie szamotaniny złamał kelnerowi palec, a sam wyskoczył z okna. W szpitalu oprócz złamań rozpoznano zamroczenia na tle schizofrenicznym. Kierownictwo hotelu starało się zatuszować ten wypadek, no, z dobrze zrozumiałych względów. On właśnie naprowadził prefekturę na myśl po śmierci Coburna, że należy poszerzyć zasięg śledztwa. Drugi z Amerykanów, Adam Osborne, stary kawaler, z wykształcenia ekonomista, wyjechał 5 czerwca z Neapolu do Rzymu autem wynajętym w firmie Avis. Opuścił zaś hotel w takim pośpiechu, że zostawił osobiste drobiazgi. Śledztwo ustaliło, że Osborne nie dojechał do Rzymu. W biurze Avis detektyw dowiedział się, że wypożyczony Opel został znaleziony niedaleko Rzymu na postojowym pasie autostrady, w pełni sprawny, ze wszystkimi rzeczami Osborna. Rzeczy Osborna znalezione w aucie przejęła rzymska prefektura i ona też prowadziła śledztwo w tej sprawie, bo Osborna znaleziono o świcie następnego dnia martwego. Samochód przejechał go na wyjeździe z Del Sole w kierunku Palestriny, a więc niemal 9 km od miejsca, w którym porzucił wynajęte auto. Rzymskiej policji nie udało się dotąd wykryć sprawcy wypadku. Sekcja nie wykazała obecności alkoholu czy jakichś trucizn we krwi. Trzeci Amerykanin, Emmings, był korespondentem prasowym United Press International. Wracając z Bliskiego Wschodu, skąd wysyłał do Stanów reportaże, zatrzymał się w Neapolu. W hotelu zapowiedział, że zostanie co najmniej 2 tygodnie, lecz w 10 dniu pobytu wyjechał niespodziewanie. Kupił bilet na trasę Neapol-Londyn. I dość było jednego telefonu, by się dowiedzieć, że przyleciawszy do Londynu, popełnił samobójstwo w toalecie na lotnisku. Tak. Strzelił sobie w usta. Aspirant ponownie udał się do zakładu kąpielowego, by przejrzeć wszystkie księgi z ubiegłych lat. Znaleziono w nich 8 dalszych tropów. 2 okazały się niewinne, 3 miał wprawdzie podłoże kryminalne, lecz nie włączono go do dosie. No i tak wyeliminowano 3 ślady z 8. 2 dalsze były wątpliwe, jednak ostatecznie nie włączono ich do śledztwa. Ostatnie 3 ślady... Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, oddzwonię. Przepraszam bardzo. Ostatnie 3 ślady z wyjściowych 8 okazały się gorące, jako że doprowadziły do nowych ofiar o losie
charakterystycznym dla urastającej serii. Znów szło o samotnych mężczyzn na progu przekwitania. Nie byli to jednak sami Amerykanie. Jeden, Ivar Olaf Lejge, był inżynierem z Malmo. Drugi, Karl Heinz Schimmelreiter, Austriak, pochodził z Grazu. Trzecim był James Brick, podający się za pisarza, właściwie scenarzysta, który pracował dorywczo dla kogo się dało. Przybył z Waszyngtonu przez Paryż, gdzie kontaktował się z wydawnictwem Olympia Press, wyspecjalizowanym w literaturze erotycznej i pornograficznej. W Neapolu zamieszkał u włoskiej rodziny, która wynajęła mu pokój. W piątym dniu nie wrócił na noc do mieszkania. Badania na chybił trafił w środowisku prostytutek, sutenerów i narkomanów nie dały wyniku. Toteż kazus Briga należy właściwie do wątpliwych. A jakkolwiek zabrzmi to dziwacznie, pozostaje w aktach, ponieważ Brick cierpiał na katarsien. Tak, katar. Nie wzbudziły podobnych wątpliwości losy Szweda i Austriaka. Pierwszy Lejge, himalaista, przyjechał do Neapolu po rozwodzie z żoną. Mieszkał w centrum, w morzu się nie kąpał, na plażę nie chodził. Zwiedzał muzea i brał kąpiele siarczane. 19 maja wyjechał późnym wieczorem do Rzymu. W Rzymie udał się do Koloseum i wspiął się na wysokość najwyższej kondygnacji murów, by runąć po ich zewnętrznej stronie. Poniósł śmierć na miejscu. Ciekawe. Podobnie było z Schimmelreiterem. Kąpiele siarczane i nagła śmierć. Dossier obejmowało już, wyłączając zaginionego Briga, 6 osób, które zmarły gwałtownie od przyczyn losowych. No, opowiem panu jeszcze tylko jeden wypadek, proszę, ostatni. Proszę. Dotyczył Artura T. Adamsa, który przyjechał do neapolitańskiego hotelu Vesuvio i zamierzał brać przez 3 tygodnie kąpiele. Zaniechał ich jednak po kilku dniach, gdy okazało się, że jest uczulony na siarkę. Był to 49-letni rosły mężczyzna, ruchliwy i zewnętrznie pogodny. Wracając autem do Rzymu, zachowywał się dziwacznie. To mknął z jak największą szybkością, to stawał na pustkowiu. Kupił po drodze dętkę, choć miał bezdętkowe opony, a burzę, w którą wjechał pod Rzymem, przesiedział w stojącym aucie. Do Rzymu przybył nocą, a choć zarezerwował sobie nocleg w Hiltonie, objeżdżał hotele, dopytując się o wolny pokój. I dopiero nie znalazłszy go nigdzie, zawrócił do Hiltona. Nazajutrz znaleziono go w łóżku martwego. Autopsja stwierdziła mierną rozedmę płuc, poszerzenie serca oraz przekrwienie narządów typowe dla śmierci z uduszenia. Nie wiadomo było, jak do tego doszło. No, przeprowadziliśmy akcję symulacyjną dotyczącą Adamsa, ale okazała się fiaskiem. Wie pan, jak należało to zrobić? Wysłać grupę symulantów. O, myśli pan? No, jeśli ująć pana akcję w kategoriach eksperymentu ścisłego, to albo nie wypełni pan warunków wyjściowych, albo brzegowych. A można wiedzieć, na co pan liczył, występując w tej roli, pan sam? No, liczyłem na to, że ustalimy przynajmniej, czy to zbrodnia, czy traf. No to wielkim był pan optymistą. Pułapka neapolitańska istnieje. To mi się wydaje niezbite. Ale nie jest mechanizmem zegarowym. Raczej loterią. Modelem może być teren pod ostrzałem. Może pan zostać zabity albo jako wzięty na muszkę, albo na skutek gęstości ostrzału. Lecz przecież tak czy owak jest ktoś po drugiej stronie, komu zależy na trupach. To tak pan to widzi? Że ślepy traf nie wyklucza zbrodni. A wyście tak nie uważali? No raczej nie. Upieraliście się przy tej właśnie alternatywie? Zbrodnia lub przypadek? No a co pozostaje innego? Choćby to. Czy to pan dzisiejszej gazety? A. Bomba w labiryncie, rzeź na schodach? Tak, tak. Wiem, co się stało. Klasyczny przypadek zbrodni naszych czasów. Zarazem premedytowanej i losowej. Zginął ten, kto znalazł się w jej kręgu. No, ale to coś zupełnie innego. Zapewne. Pewne cechy predestynowały do śmierci w Neapolu, ale nie na rzymskim lotnisku. Ale tak samo jasne jest, że jeśli ktoś stoi za tymi śmierciami, to na niczym bardziej mu nie zależy, jak na tym, aby stworzyć wrażenie, że w ogóle go nie ma. A co pan sądzi o tym wszystkim? No, mogę tylko powiedzieć, co mnie najbardziej uderza. Jeśli się dopuszcza truciznę, oczekuje się zawsze tych samych objawów. A nie były zawsze takie same?
No, objawy były podobne, ale kiedy zaczyna się badać życiorys każdej ofiary, powstaje zaskoczenie. No, no. No, na ogół rodzaj śmierci nie zależy od charakteru umierającego. No, nie zależy przecież od charakteru, czy umiera się na zapalenie płuc, na raka, czy w wypadku samochodowym. No dobrze, są wyjątki. Ale jednym słowem, śmierć jest nieswoista względem indywidualności. Powiedzmy. Co dalej? No, a tu jest. Jaką to rozumieć? No dosłownie. Znakomity pływak utonął. Alpinista zginął w upadku. Odważny reporter skończył strzałem. A co mówią toksykologowie, psychiatrzy? No, pewne analogie objawowe z LSD, ale LSD nie jest tak swoisty względem osobowości. Farmakologia nie zna środków tak swoistych. Zadam panu pytanie osobiste. Czy mogę? No, tak. Co się z panem działo podczas symulacji? Jak się pan czuł? Cały czas pewnie? No nie. Na ogół było to przykre. Nie przez to nawet, że używałem rzeczy zmarłego. Do tego prędko przywykłem. Uważano, że jestem szczególnie predestynowany do tej operacji ze względu na moją profesję. Astronauta, tak? No i publiczności przedstawia się ją jako fascynującą, ale to rutyna, nuda. Jeszcze raz rutyna i krótkie momenty ekscytacji. Prawie to samo, co w Neapolu, tak? No tak. Tak, zwłaszcza, że jesteśmy trenowani do samoobserwacji. A zatem nuda i rutyna. Mhm. A skąd ekscytacja w Neapolu? Kiedy idzie? Kiedy się bałem. Pan się bał? Mhm. Co najmniej dwa razy. Czy wszyscy ci ludzie byli alergikami? Mhm. Prawie na pewno wszyscy. Można wiedzieć, kiedy pan się bał? Raz w restauracji hotelowej, kiedy wywołano do telefonu Adamsa. Wydawało się panu, że wywołują do telefonu zmarłego? Nie, no. Skąd? Nie. Myślałem, że coś się zaczyna, że to jest hasło skierowane do mnie, tak, ażeby nikt z obecnych nie mógł o tym wiedzieć. Nie pomyślał pan, że to ktoś z pańskiej ekipy? Nie, nie, to nie wchodziło w rachubę. Więc wywołano Adamsa. Tak. Ale jeśli wywołujący miał pana na oku, znaczyłoby to, że przejrzał pańską grę i daje panu o tym znać, bo nie występował pan przecież jako Adams. I chyba dlatego właśnie się zląkłem. Chciałem podejść do telefonu. Po co? No, żeby dostać pierwszy kontakt z nimi, z tymi, z tą drugą stroną. Rozumiem, rozumiem. Ale nie podszedł pan. No nie, bo znalazł się autentyczny Adams. A drugi raz? A drugi, to już było w Rzymie, w nocy w hotelu. No cóż, powiem panu i to. Rozważano rozmaite role. Nie musiałem koniecznie kłaść nóg w ślady tego człowieka, ale uczestniczyłem w naradach i przeważyłem szale na rzecz Adamsa. Ani obłęd, ani morze, ani autostrada. Po prostu pewny, zamknięty apartament, samotność, komfort i śmierć. Czy tak? No, być może, ale nie myślałem o tym wtedy. Proponuję teraz następującą grę. Będzie się nazywała Jak zginąć tajemniczo w Neapolu. Trzeba być mężczyzną pod 50, raczej rosłym, o atletycznej budowie, tak, kawalerem lub wdowcem. W każdym razie człowiekiem w Neapolu samotnym. No, zamożność nie stanowi warunku koniecznego. Natomiast nie należy znać języka włoskiego albo wcale, albo prawie. Żeby zginąć, nie należy mieć też cukrzycy. Ani jeden człowiek w serii nie był cukrzykiem. Zamożni, samotni, starsi, kąpali się w siarce, atletyczni, uczuleni, nie znali włoskiego. Tak. Zażywali te same leki przeciwalergiczne, co tamci. Primacinę też. Co to jest? Preparat antyhistaminowy z domieszką ritaliny. A wie pan? Tak. Oni wszyscy łysieli. Za to pan nie łysieje. To mankament? Czyżbyście w całości pominęli sprawę łysienia? Nie, ta cecha wypłynęła oczywiście. Kłopot był ten, że łysienie można było stwierdzić na pewno tylko u denata. Bo niektórzy z ocalałych mogli nie przyznawać się do noszenia peruki. Ambicja ludzka bywa na tym punkcie niesamowicie drażliwa. Dobrze, dobrze. Ale jeżeli wzięliście pod uwagę i stan owłosienia, czemu był pan taki zaskoczony przed chwilą? Niestety korelacją ujemną. Tym, że żaden ze zmarłych nie ukrywał swojej łysiny. Wydało mi się, że poczułem gorący trop. Jeśli szli na jakiś haczyk, który ich delikatnie pociągał, był to haczyk nie pozostawiający śladów. Zgoda? Zgoda. A zatem to brało ich sposobem prywatnym, intymnym. Tak. A jednocześnie ulotnym. Seks?
Zaglądaliśmy w ich życie z taką dokładnością, że coś tak dużego jak kobiety, ekscesy, dom schadzek nie mogło nam ujść. To by musiało być coś po prostu zupełnie błahego. Śmiertelna błahostka. Tak. Zajmę się tym, chociaż nie widzę dużych szans. Można spytać, jak pan sobie wyobraża właściwie mój udział? No, ta sprawa pozwala chyba na zastosowanie wieloczynnikowej analizy. Mówiąc, że spróbujemy, miałem na myśli zaprzęg z ludzi, nie z elektronów. Natomiast program, no owszem, ułożyliśmy go, wykazał się nie z gorzej w paru doświadczeniach, ale taka historia, nie. Ale dlaczego? Nie, komputer nie zrobi nic bez kwantyfikacji, a tu, no, cóż będziemy kwantyfikowali? Dowiedziałem się, że znany reżyser francuski postanowił zrobić film o rzezi na schodach. Rolę tajemniczego bohatera miał dostać... nie pamiętam nazwiska. A uratowanej przez niego dziewczyny, zamiast dziecka, bo z dzieckiem nie można się przespać, słynna aktorka angielska. Gwiazda ta wychodziła właśnie za mąż i zaprosiła na modną obecnie publiczną noc poślubną wielu prominentów, żeby wokół małżeńskiego łoża urządzić kwestę na rzecz rzymskich ofiar. Myślałem, jak wycofać się ze wszystkiego. Sprawa, której tyle poświęciłem wysiłku, stała mi się obca, zbędna. Postanowiłem przekazać to, co uzyskałem od Barta i wrócić do Stanów. Zatrzymałem się przy sklepie z zabawkami. Wszedłem kupić coś dla chłopców siostry. Zdecydowałem się na paradne hełmy gwardii francuskiej. Obładowany poszedłem w stronę auta i zauważyłem na rogu cukierenkę o białych firankach. W oknie wystawowym brązowiał usypany spalonych migdałów Wezuwiusz. Nie byłem pewien, czy gorzkie migdałki będą smakować chłopcom, ale wszedłem i kupiłem kilka torebek. Ciekawe, pomyślałem, że właśnie tu pożegnał mnie Neapol. Pozostawione we Włoszech kwitnienie traw przybyło wraz ze mną do Paryża, a przed burzą zawsze jest najgorzej. Sięgnąłem do schowka, tabletka Plimasiny stanęła mi gorzkimi okruchami w gardle. W braku czegoś lepszego rozerwałem pakiecik migdałów i żując je, ruszyłem na Orly w ulewnym deszczu. Rzym nie przyjmuje. Zaczęła się gorączkowa bieganina, telefony, aż wyszło na to, że Rzym wprawdzie przyjmuje, ale tylko maszyny amerykańskie. Wszyscy rzucili się do kas wymieniać rezerwacje i bilety na te inne linie, których maszyny mogły lądować w Rzymie. Nim się dopchałem do okienka, wszystkie miejsca zostały już wykupione. Najwcześniejszy następny samolot miałem dopiero nazajutrz, o potwornej porze, za 26 rano. Przepisałem bilet, władowałem walizki na wózek i potoczyłem go do hotelu Air France. Tam czekała następna niespodzianka. Hotel był do ostatniego łóżka zapchany pasażerami, którzy zostali na lodzie jak ja. Przepchałem się przez tłum do wyjścia, żeby rozważyć, co dalej, kiedy kioskarz wyszedł z paczką pism i zaczął je ustawiać na stędzie przed kioskiem. Wpadł mi w oko nowy numer Paris Match. Z czarnej okładki patrzył na mnie mężczyzna zawisły jak gimnastyk. Nie wierząc własnym oczom, podszedłem do kiosku. To byłem ja, z Anabelą. Kupiłem Paris Matcha. Otworzył mi się na ekskluzywnym reportażu z Rzymu. Lubimy umierać przodem. Ogarnęła mnie zimna pasja. Zawróciłem napięcie, przedarłem się brutalnie przez tłum w holu, wtargnąłem do dyrekcji i tam, w gabinecie pełnym gadających naraz ludzi, przekrzyczałem wszystkich. Zdyskontowałem moje bohaterstwo, rzucając dyrektorowi na biurko Paris Matcha. Dyrektor, nieprzywykły do tak bohaterskich astronautów, załamał się i oddał do mojej dyspozycji jedyny pokój, jaki jeszcze miał. Chciałem iść po walizki, ale zakomunikowano mi, że pokój będzie wolny od 11, a była dopiero 8. Do kina iść mi się nie chciało, na kolację też nie. Zrobiłem więc głupstwo, o którym myślałem już raz w Quebecu, kiedy przez blizzard nie można było wystartować. Udałem się do fryzjera, by zażądać wszystkiego, na co go stać.
Fryzjer był Gaskończykiem. Niewiele rozumiałem z tego, co mówił, ale zgodnie z postanowieniem odpowiadałem oui, oui, oui na każdą kolejną propozycję. Strzyżenie, mycie głowy, jeszcze jakoś poszło. Potem dopiero wziął rozpęd. Bił mnie po twarzy, ciągnął za policzki, chlastał mi w oczy parującymi kompresami, pytał o coś. Odpowiadałem, ça va bien, a wtedy rzucał się do szafek po nowe flakony i maści. Siedziałem u niego bitą godzinę. Na dworcu trwały jakieś roboty. Wpadłem w tłum śpieszących do odprawy egzotycznych wojskowych i zakonnic w krochmalonych kornetach. Na końcu tego pochodu stewardessa toczyła inwalidzki wózek. Siedział na nim starzec w ciemnych okularach z kosmatym zawiniątkiem, które zeskoczyło mu z kolan i poraczkowało ku mnie. Małpka w zielonym spencerku z mycką na głowie patrzała na mnie z dołu żwawymi oczkami, a ja na nią, aż pognała w podskokach za oddalającym się wózkiem. Znowu uszli pasażerowie do odprawy. Zobaczyłem między nimi pawia. Stał spokojnie, ze zwieszonym ogonem. Najpierw małpka, teraz paw. Może ktoś go zgubił. Bocznym wyjściem wydostałem się na dwór. Mimo niedalekich lamp panował iście afrykański mrok. O takiej konsystencji, jakby go można było ścisnąć w ręku. Wszedłem do kafejki pod rozłożystym pawiem. Siedział nad wejściem, naturalnie duży. Rozdziobywałem łyżeczką twardy cukier na dnie filiżanki. Obok leżał na stoliku magazyn. Chyba Parimacz, ale kobieta, która siedziała tam z brudnawym amantem, zasłoniła nazwę pisma torebką. Umyślnie, nie chcąc być nagabywanym, wychyliłem jednym haustem kawę i wyszedłem z baru. Czułem się dość marnie. Dość miałem wałęsania się. Wzdłuż migających witryn ruszyłem ku eskalatorowi w wielkie, błękitne litery Air France. W połowie kondygnacji zauważyłem, że przede mną stoi kobieta z psem na ręku. Drgnąłem od jej rozpuszczonych włosów, takich samych jak wtedy, przed wybuchem. Źle ze mną, pora spać. Anabela? Co ty tu robisz? Anabella. Pokój był pusty. Halucynacja? Zatrzymałem się przed telewizorem. Na jego ekranie ujrzałem odbicie łóżka i dwa pantofelki porzucone niedbale na dywaniku. Odwróciłem się ze zgrozą. Nie było tam nic. Jedyną rozsądną rzeczą było jak najprędzej położyć się do łóżka i zasnąć. Niepokój szedł teraz z otoczenia. Z majaczliwej domyślności sprzętów w mrzeniu lampki nocnej. Wyłączyłem ją. Naszło mnie odrętwienie. Ktoś zapukał do drzwi. Nawet nie drgnąłem. Zapukał ponownie. Potem uchylił je i wszedł do pokoju. Postał nade mną, położył coś na stole. Zostałem sam. Zwlokłem się z łóżka i zaświeciłem kinkiet. List. Czekam. Rzym. Hilton. Pokój 303. Adams. Sięgnąłem po telefon. Słuchawka wygięta drwiącym kształtem ślizgała mi się w garści. Telefon był szarym kamieniem z dziurą zamiast klawiszy. Palce przeszły przez tę powierzchnię na wylot. Puściłem wodze otoczeniu i już nie mogłem go opanować. Zauważyłem, że coś dzieje się w pobliżu. Pobliże to było, jak się zorientowałem, moim ciałem. Stawało się większe. Nogi i ręce oddalały się ode mnie. W strachu, że uderzę głową o sufit, rzuciłem się na łóżko. Oddychałem z trudem. Powiększyłem się już do tego stopnia, że brzegi ciała uszły w mrok. Błąkały się gdzieś, odbiegłe na mile. Traciłem w nich czucie. Zostało tylko wnętrze. Było ogromne. Obszar labiryntowy, przepaść między moim myśleniem a światem.
Zresztą nie było już światła. Tam, gdzie miałem wcześniej płuca, wnętrzności, żyły, teraz spoczywały tylko myśli. To one były takie olbrzymie. Zobaczyłem w nich moje życie. Było rosochate, pozgniatane, żarzyło się, zwęglało i popieliło. Rozsypało się w ognisty kurz, czarną Saharę. Ona była moim życiem. Umarłem. I nie wydawało mi się ani trochę dziwne, że o tym wiem. Co się stało? Spał pan 36 godzin. Znaleziono pana o 4 rano przykutego do grzejnika. Nie nadajemy się do kosmosu i właśnie przez to z niego nie rezygnujemy. Najwyższy porządek jako stygmat cywilizacji. Po mękach świata przyszła kolej na jego szaleństwa. Po mękach świata ani śladu miast. Przyszła kolej na jego szaleństwa. Właśnie przez to z niego nie rezygnujemy. Ani śladu miast, dróg, portów, nic. Tylko oceany, lądy i chmury. Tylko oceany, lądy i chmury. Nic. Dostał pan zastrzyk uspokajający, przewieziono pana do szpitala. Szczęśliwie regulator, do którego pan się przykuł z żelaza. A wtedy wyskoczyłbym przez okno. Właśnie. Przypominam sobie, że w pewnym momencie na niczym w świecie nie zależało mi tak, jak właśnie na tym. Pewien kanadyjski biolog zauważył, że ludzie, którzy nie łysieją, mają w tkance skórnej taki sam związek nukleinowy jak niełysiejące małpy wąskonose. Substancja ta, nazwana małpim hormonem, okazała skuteczność w zwalczaniu łysienia. W Europie maść hormonową zaczęła produkować przed 3 laty szwajcarska firma podług amerykańskiej licencji Pfizera. Szwajcarzy zmienili budowę tego preparatu tak, że stał się bardziej skuteczny, ale i wrażliwszy na ciepło, od którego ulegał szybko rozkładowi. Podczas nasłonecznienia skóry hormon zmienia budowę chemiczną i może się wtedy pod wpływem ritaliny przekształcić w depresor psychiczny. Ale wywołuje zatrucie tylko podawane w dużych ilościach. Katalizatorem, milionkrotnie potęgującym działanie depresora, są związki cyjanków z siarką, rodanki. 3 litery, symbole chemiczne C, N, S, stanowią klucz zagadki. Ślady cyjanku znajdują się w gorzkich migdałach. Nadają im charakterystyczną piekącą goryczkę. W kilku neapolitańskich wytwórniach palonych migdałów panowała plaga karakonów. Jako dezynsektora używali cukiernicy preparatu zawierającego siarkę. Jej ślady dostawały się do emulsji, w której moczono migdały przed włożeniem do pieca. Nie dawało to żadnych efektów, dopóki temperatura piekarnika była niska. Dopiero przy przekroczeniu temperatury karmelizacji cukru cyjanki migdałów łączyły się z siarką w rodan. Lecz i rodan, jeśli sam wprowadzony do organizmu, nie jest jeszcze katalizatorem depresora. W roztworze reagujących ciał muszą znajdować się wolne jony siarkowe. Jony takie, w postaci siarczanów i siarczynów, pochodziły z leczniczych kąpieli. Tak więc ginął ten, kto stosował maść hormonową, zażywał ritalinę, brał siarkowe kąpiele i gustował w migdałach, palonych po neapolitańsku w cukrze. Kto nie mógł jako cukrzyk jeść słodyczy albo ich nie lubił, uchodził cało. Zagadkę Neapolu zrodził mechanizm losowy i taki sam mechanizm ją rozwiązał. Ta seria zdarzeń jest nie tyle znamieniem teraźniejszości, ile zwiastunem jutra. To jego zapowiedź. Jeszcze nie zrozumiała. Ludzkość tak się rozmnożyła i zgęściła, że zaczynają nią rządzić prawa atomowe. Prawo wielkiej liczby. Pamięci ojca.
wystąpili Marcin Hycnar, Jerzy Radziwiłowicz, Katarzyna Dąbrowska, Leon Harelicz, Szymon Roszak. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne Jarosław Tumidajski.